Zapraszam Państwa na kolejną edycję festiwalu Planet Dog Film Festival. W tym roku będzie to już 8. edycja naszego festiwalu. Od 6 maja zaczynamy festiwal w Warszawie, który potrwa 10 dni i zaprezentujemy na nim wszystko to, co najlepsze w światowym filmie dokumentalnym. Natomiast między 6 a 8 maja w 21 kinach poza Warszawą zaprezentujemy unikalny program na skalę kontynentu, jako że bardzo chcemy, aby w naszym festiwalu uczestniczyła cała Polska i dlatego właśnie nie po festiwalu, nie w sposób objazdowy, ale w trakcie jego trwania w 21 kinach poza Warszawą będzie można zobaczyć wyselekcjonowany program 5 filmów, a w niedzielę w 7 z tych 21 lokalizacji będzie można również wziąć udział w bardzo ciekawej debacie na temat odnawialnych źródeł energii. Kiedy zaczynaliśmy nasz festiwal w 2004 roku, niewielu nam dawało szansę na rozwój, a sam film dokumentalny w Polsce był postrzegany raczej jako hobby małej garstki ludzi. W tym roku, w 2011, pokażemy ponad 170 filmów w 11 sekcjach, w tym będziemy mieli również dwa nowe konkursy. Po raz pierwszy przyznamy nagrodę dla twórcy obrazu oraz dla najlepszego filmu traktującego o sztuce. Każdego roku na nasz festiwal przyjeżdżają mistrzowie sztuki filmu dokumentalnego. Przypomnę, że w zeszłym roku gościł u nas sam Werner Herzog i na jego masterclass już 2 miesiące wcześniej nie było wolnych miejsc. W tym roku będziemy mieli 2 wykłady mistrzowskie dla branży filmowej. 9 maja zapraszam na wykład Leonarda Retela Helmricha, holenderskiego twórcy, który jako jedyny na razie w historii wygrał 2 razy festiwal ITWA w Amsterdamie oraz otrzymał nagrodę główną dla filmu dokumentalnego na festiwalu Sundance. Helmrich jest przede wszystkim znany z bardzo nowatorskiego, autorskiego sposobu sztuki operatorskiej w filmie dokumentalnym i tą właśnie swoją wiedzą i doświadczeniem będzie się dzielił z polskimi i zagranicznymi twórcami 9 maja. 2 dni później, w środę, 11 maja, zapraszam Państwa na wykład mistrzowski pod tytułem Jak się to robi w Danii, gdzie reżyser filmu Armadillo Wojna jest w nas, Janusz Metz oraz konsultant duńskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaprezentują nam analizę procesu produkcji tego filmu, który możemy spokojnie nazwać największym sukcesem kina dokumentalnego na świecie w roku ubiegłym. Film Armadillo Wojna jest w nas jako pierwszy film dokumentalny otrzymał nagrodę krytyków na festiwalu Cannes. Wykłady mistrzowskie na tegorocznym Planet Dog Film Festival są częścią projektu, który nazwaliśmy Planet Dog Academy i oprócz typowych spotkań z mistrzami gatunku dla branży filmowej będziemy również organizować warsztaty dla nauczycieli. Te warsztaty będą poświęcone filmowi dokumentalnemu jako najlepszemu narzędziu poznania świata i przede wszystkim zrozumienia go. Będziemy również w tym roku gościli wybitną etnolożkę Jane Goodall, która przyjedzie do nas w pierwszy weekend festiwalu 7 i 8 maja i w Centrum Kopernik wygłosi odczyt dla nauczycieli, edukatorów. Jane Goodall zorganizowała w 35 krajach na świecie organizację dla dzieci i młodzieży, która się nazywa Roots and Shoes, która ma na celu edukację ekologiczną, edukację ku temu, aby nowe pokolenie bardziej szanowało planetę, na której żyje. Czy dobrze macie kąt? Dobry liściak? Dobry. Ale ja dobrze siedzę. Werka, się przesuniesz do mnie może? To jest to, co znalazłem, co zostało
po 40 latach z filmu, który chcieliśmy zrobić w szkole filmowej o trzech kobietach, w tym również o waszej mamie, które przez kilka lat siedziały razem w jednej celi. I nie pozwolono nam wtedy tego filmu skończyć. Muszę powiedzieć, że się tak wstydziłam i powiedziałam, że się wstydzę, że oni mogą podawać w oficjalnym piśmie, które ja mam podpisać, które ja przyjmuję do wiadomości. Jest to już tradycją, że najwybitniejsze polskie filmy dokumentalne, które później zdobywają świat, mają swoją polską premierę na Planet Dog Film Festival. Tak było z filmem Bartka Konopki Królik po berlińsku. Tak mam nadzieję będzie też w tym roku. Dwaj wybitni twórcy polskiego filmu dokumentalnego, Marcel Łosiński i Maciej Drygas, zaprezentują swoje nowe filmy premierowo właśnie na Planet Dog Film Festival. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję stałego wzrostu ilości przesyłek przechodzących przez Biuro W. Biuro W, jego odpowiedniki terenowe, realizując swe podstawowe zadania w zakresie kontroli korespondencji, napotykają na bardzo dużą ilość materiału informacyjnego zawartego w czytanych listach. Dotychczas kopiowano tylko niektóre charakterystyczne materiały i przekazywano do jednostek operacyjnych. W sposób niedostateczny prowadzi się analizę tematyki poruszonej w korespondencji, obejmującej szczególnie takie zagadnienia jak dywersja ideologiczna, działalność klerykalna oraz stosunek do polityki partii i rządu poszczególnych grup społecznych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba w znacznie większym stopniu wykorzystać ciekawsze fragmenty korespondencji do opracowania informacji problemowych w kilku stałych grupach tematycznych oraz do doraźnych ocen wydarzeń i zjawisk społeczno-politycznych. Oprócz tego w konkursie dla filmów średniego metrażu będziemy mogli również zobaczyć premierowo film Pawła Fertka Odysea Złomowa. Poza konkursem bardzo, bardzo ciekawy film w sekcji Czasoprzestrzeń pod tytułem Planeta Kirsan i wiele, wiele innych polskich filmów również będzie bardzo ważną częścią programu 8 Planet Dog Film Festival. Od 2 lat bardzo ważną i ciekawą częścią Planet Dog Film Festival jest część filmów animowanych. W tym roku oprócz konkursu i oprócz sekcji pozakonkursowej filmów animowanych zapraszamy na animowane show. Billy Plimpton, jeden z najwybitniejszych twórców światowej animacji oraz Cine Bauman zaprezentują nam show pod tytułem Wojna Płci, Battle of the Sexes. Bardzo serdecznie zapraszam na to cokolwiek tajemniczo znaczące wydarzenie. To wydarzenie odbędzie się w piątek w Kinotece w Warszawie o godzinie 22:00, a będzie polegało na pokazywaniu w formie rund bokserskich filmów animowanych stworzonych raz przez kobietę, raz przez mężczyznę na temat stosunków damsko-męskich, a publiczność będzie za każdym razem wybierała, którą rundę dana płeć wygrała. Na pewno bardzo dużym wydarzeniem filmowym na 8 Planet Dog Film Festival będzie polska premiera filmu Wernera Herzoga Jaskinia Zapomnianych Snów. Jest to film w formacie 3D i można powiedzieć, powtarzając za wieloma krytykami filmowymi z całego świata, że po raz pierwszy technika 3D została użyta w dobrej sprawie. Innym bardzo ważnym filmem na Planet Dog będzie na pewno film Janusa Meca Armadillo Wojna jest w nas. Największy sukces kina dokumentalnego na świecie roku 2010. W ogóle cały konkurs o nagrodę główną, o nagrodę Millennium, to taki crème de la crème światowego filmu dokumentalnego. Planet Dog jako pierwszy w Polsce miał konkurs dla pełnometrażowego filmu dokumentalnego i staramy się, aby ten konkurs był świadectwem, jak bardzo sztuka dokumentalna na świecie się rozwija, jakie są nowe trendy rozwojowe, aby w ten sposób udowodnić, że film dokumentalny ma się bardzo dobrze, a będzie się miał jeszcze lepiej.